Siemano, siemano, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, widzowie. To, co się odwaliło wczoraj na filmie, to jest głowa mała. Ja szczerze, jak zobaczyłem, co wy mi piszecie w komentarzach, jak ja zobaczyłem, co my odkryliśmy, to łeb mi wybuchł, łeb mi wybuchł. Słuchajcie, musimy to przeanalizować. Jak widzicie, nie mam stroju detektywa, bo się przebrałem, bo nagrywałem na Kidowicy odcinek, więc serdecznie was zapraszam na Kidowicę, możecie tam wbić, ponieważ tam również są odcinki, tam detektywem nie jestem, więc się przebieram specjalnie i zapomniałem się przebrać z powrotem. Tak wygląda sytuacja. Patrzcie, to są zdjęcia z wczoraj, które zrobiliśmy na Jetowicach. Odkryliśmy, że Jetowice przestały być Jetowicami i teraz to jest miasto X. Nie wiem, dlaczego to się tak pozmieniało. Nie rozumiem tego jeszcze, mam nadzieję, że to w końcu odkryjemy, ale coś takiego się wydarzyło. Odkryliśmy, że Palion zamienił się w X-a i że... Znaczy w X-a, no może ma X-y na oczach. To wynika z tego, że on nie jest X-em, ponieważ obok mamy zdjęcia X-a. I ja myślę, że to jest zrobione jakby, że to może być zrobione tak, że nie wiem, że Palion może być tym X-em, że Dave może być tym X-em, bo on też w końcu... Czekajcie, gdzie miałem Dave'a, który był... Tu był Dave. Myślałem, że oni jakby w dwójkę mogą się zamieniać, ale wychodzi na to, że X jest zupełnie inną osobą. Z tego powodu, że patrzcie na to zdjęcie. Wiecie co? Ja go zabiorę. Patrzcie to. Widzicie to zdjęcie? Ja tego nie zauważyłem, jak ja robiłem to zdjęcie na wczorajszym odcinku. W sensie to zdjęcie w sumie. Ale patrzcie, jest tutaj X. A ktoś mi napisał, że tutaj widać tatę hejtera. Mi to rozwaliło łeb. Ja tego wczoraj nie zauważyłem. A tu faktycznie coś takiego jest, że tak skupiłem na X-ie i na tym, że go mogę zobaczyć, że w ogóle nie zwróciłem uwagi na to, że tu ktoś stoi. To jest naprawdę mocne. Więc słuchajcie, teraz... tak naprawdę nie wiem, co mam z tym zrobić, z tym faktem, ale na pewno musimy przebadać miejsca, musimy dowiedzieć się, gdzie to było. Ja chyba wiem w ogóle, gdzie to było i chyba jesteśmy w stanie to zbadać. No ale to jest naprawdę potężne, co my odkryliśmy, szczerze. To, kurczę, jestem w szoku, naprawdę. To, co odkryliśmy wczoraj, to naprawdę jest niesamowite. Szczerze, nie wiem, co... O kurczę, co tam się wyprawia? Co to jest? Skąd tam się wziął taki dom? Dlaczego tam jest tata hejtera? O nie, tu się wszystko zaczyna potwierdzać. Tu się wszystko zaczyna potwierdzać, tata hejtera razem z X-em. Ej, dobra, to jest zbudowane z bedroka. Przecież tata hejtera nie ma game moda w tym momencie. Czy X mu zbudował ten dom? Ej, to wygląda jak jakieś oficjalne przekazanie. Czekajcie, czekajcie, musimy tam zajść. Musimy tam zajść i musimy koniecznie zrobić zdjęcie. Już z daleka robię zdjęcie w ten sposób. Okej, pierwsze zdjęcie mamy zrobione. Ale muszę podejść trochę bliżej. Dobra, oni weszli do środka. Byle tak, żeby mnie nie zauważyli. Ja nawet nie jestem teraz w tym moim stroju detektywa. Muszę się przebrać zaraz. No bo jednak powinienem być w stroju detektywa. A mam. O, nie. O, dobra, zróbmy w noktowizję. Jestem ciekaw, co się wydarzy, jak będę pod noktowizją tam patrzył. Dobra, nie widzę ich, zniknęli mi tam akurat, ale jest tata hejtera, dobra. I jeszcze jak X będzie w kadrze, to robię zdjęcie. Jeszcze, dobra, muszę się tu skitrać. Dobra, jest X, okej. Teraz tak oddalę. Okej, tam są obok siebie. Pyk, złapałem go, na 100% go złapałem. Ej, dobra, co tam się wyprawia, to jest głowa mała. Dlaczego on ma jakiś dom postawiony? Ja już widziałem, że tam był projekt jakiś postawiony, w sensie jakby taki zaznaczony teren, że tam ma coś być wybudowane. Ale nie spodziewałem się, że takie coś będzie wybudowane. Dobra, nie, czekajcie, ja nie mogę tutaj tak być. Wracam z powrotem na chatę, idę się przebrać w mój strój detektywa i wraca tam z powrotem, bo to jest godna sprawa do zbadania. Dobra, jestem przybrany, jestem już detektywem, wróciło wszystko do normy, możemy być szczęśliwi. Dobra, słuchajcie, mamy te zdjęcia zrobione, odłóżmy sobie je tutaj, żebyśmy mieli wszystko, że tak powiem, czarno na białym. Możemy postawić to w takim razie w tym miejscu. Jedno zdjęcie, drugie zdjęcie. Mamy dowód na to, że jest tam jakiś budynek, słuchajcie, musimy tam pójść. Nie wiem, czy sobie z tego zdajecie sprawę, że musimy tam pójść. Zanim tam jednak pójdziemy, to pójdziemy jeszcze w tamto miejsce. Ja mi się wydaje, że to jest za szpitalem. Takie mam wrażenie, więc weźmy sobie jakby ten obraz i weźmy ten obraz, ponieważ te dwa są tak naprawdę najważniejsze w tej całej sprawie tutaj. Teraz, więc możemy zabrać, dobra, niech mam je tak, idziemy ze spluwą, idziemy normalnie jak detektyw. Znaczy nie wiem, czy detektyw chodzi z spluwą, bardziej chyba powinien chodzić z tym, ale nieważne. Dobra, słuchajcie, tam pójdziemy sobie zaraz i sprawdzimy całe to miejsce, bo to na pewno jest coś, tam coś się na pewno kryje. To jest troszkę podejrzane miejsce, ale my w pierwszej kolejności musimy pójść gdzie indziej, zobaczyć coś innego. I teraz tak, ja muszę przemknąć tak, żeby mnie nikt nie zauważył. Nie wiem, czy oni tam dalej są. Takie możliwe, że tata hejtera razem z X-em tam dalej będą. Ja mam jakieś dziwne lagi ostatnio na tym Palionowie. Tak mi ścina. No, przejdźmy. O! No, teraz mnie na przykład ścięło. Nie wiem, dlaczego tak jest. To serwer na mnie wyrabia już za dużo rzeczy. Za dużo. No, co jest? Za długo tu już gramy. Ale takie ściny. O, patrz, kolejna. Ty, no, w centrum nie da się chodzić po prostu. No dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Dobra, z tego co wiem, to jest za szpitalem. Mam nadzieję, że to jest to miejsce, jeżeli ja dobrze myślę, ale jeżeli się mylę, to nie wiem tak naprawdę, gdzie to może być, ale wydaje mi się, że to jest tam, więc szybko sobie tędy przejdziemy. Nie widzę tu nikogo, żeby tu ktoś był, chyba, więc mamy spokój. Możemy nawet chyba... Co tam, kurczę, wali burza? Co jest grane? O co chodzi? Czekajcie, ja bym to chyba sprawdzić zaraz. Czekajcie, zobaczmy tylko, czy to jest to miejsce. To jest 100% to miejsce! Patrzcie to! To jest pewnie nawet to! Kurde, no 100%! Czekajcie? Tu? No kurczę!
100%, tam nawet ta dźwignia jest za nim. Dobra, to jest to miejsce, tu stał Palion w takim razie. No i teraz to, drugie miejsce. No to jest tu! Patrzcie to! Czyli tu było zrobione zdjęcie w ten sposób i tu stał tata hejtera na tym bloku. Okej, czyli oni całkiem możliwe, że byli przy tym, jak Paweł się zamieniał. Co to jest za tabliczka? Dobra robota? Kurczę, dobra, dziwna akcja. Czekajcie, zobaczmy sobie jeszcze tylko to szybko na Noctowizji. Czy tu coś jest znaczącego? Jest coś... Dobra, tam coś ta burza wali, tam jest coś podejrzanego, trzeba tam pójść zaraz. Ale tu nic nie widzę, dobra, idziemy tam do tej burzy, zobaczyć o co... O nie, zrobiłem zdjęcie. No dobra, mamy jak... Co z tą burzą się dzieje? Co tam się wyprawia? Halo! Dobra, czekajcie, idziemy to zobaczyć, to trzeba sprawdzić. To nie możemy sobie pozwolić na niesprawdzenie takich rzeczy. Więc szybko... Up. Dobra, tu. Podlećmy lekko do góry. Wylądujmy sobie tutaj, żebyśmy mogli podejść na spokojnie tam na górę. Dobra. Pyk, dobra, tu, po cichu. Nie wiem, to nad moim osiedlem w ogóle jeszcze strzela, ja nie wiem o co chodzi. Dobra. Halo, halo. Dobra, weźmy lunetę. Rozejrzmy się po okolicy. Czy tam się coś wyprawia niedobrego? Nie no, wygląda na totalną ciszę. Nie no, szczerze, to nie wiem o co chodzi totalnie. Przed chwilą tutaj burza waliła, a to wygląda na totalnie spokojne miejsce. Nie rozumiem tego. No dobra, nieważne. Może po prostu jakieś dziwne wyładowania były, aczkolwiek mega podejrzane. Później to zbadam. Dobra, lećmy w takim razie do... O nie, ała. Lećmy w takim razie do tego domu. To jest chyba... No nie wiem, czy to jest... Może to jest dom X-a, a może to dom X-a jest. Ej, to też tak może być. Chociaż tam był tata hejtera. I wydaje mi się, że... No willa taty hejtera, kurczę, no to co jest grane? Przecież tata hejtera nie ma dostępu do game moda, skąd miał bedroka? Musiał mu to X... Patrzcie, jeszcze te X-y tu są! O kurczę, dobra, to jest mocne. Zamieniamy z powrotem na to i robimy zdjęcia dowodowe w takim razie. Pyk, pierwsze zdjęcie. Mamy. Dobra, tu jest tak, tu jest jakaś poczta, tu nic nie ma ciekawego. Mamy te X-y tutaj uwiecznione, dobra, wchodzimy do środka. Co to są za obrazy? No tu widzę, że X-y, a to? Nie wiem za bardzo. Czy jest tu coś, co my powinniśmy zrobić zdjęcie czegoś? Czekajcie, zróbmy może tak, żeby na szerokokątnym, żeby jak najwięcej było uwzględnione środka. Trzeba to wszystko fotografować. Co tu się wyprawia? Co to jest? Widzicie to? Tu się jakby robił jakiś taki... To się wszędzie robi? No nie no, tutaj nie ma takich jakichś znaków, a tu jakoś to się tak wybija, nie? Że są taki... No nie wiem, czy to widzicie też. Że tu jest jakby taki... No nie wiem, co to jest. Czekajcie, to trzeba sprawdzić. Czy pouderzać jakoś? Nie wiem, nie wygląda, żeby to coś miało być dziwnego. Chyba, że no, a czekajcie, może pod Noctowizją to zobaczymy coś. Czekajcie, dobra. No nie, no tutaj nic nie ten. No ale widzicie to? Mam, proszę, powiedzcie, że wy to widzicie. Że tu idę po krawędzi teraz, żebyście to zobaczyli. Tu jest takie coś. Takie coś, czego nie ma na innych narożnikach tak naprawdę. Chyba. No tu nie ma na przykład. Dziwne, naprawdę, nie wiem o co chodzi. Dobra, zrobiliśmy tego zdjęcia chyba, nie wiem, dobra, nieważne, dobra, jesteśmy na piętrze. Przejrzyjmy skrzynki, czy coś tutaj jest takiego, co by jakoś, w jakikolwiek sposób mogło nam naprowadzić na coś, dobra. Bardzo ciekawy dom to jest, naprawdę, przyznam szczerze. Dobra, w tych boksach nie ma totalnie nic, no w sumie to jest dopiero co powstały dom, czyli tutaj chyba raczej niespecjalnie cokolwiek powstało tak naprawdę. Aczkolwiek musimy... No on się dopiero wprowadza tu, no to tak naprawdę... O nie, nie chcę na Noctowizji, tu chcemy normalnie zrobić, żeby mieć dowód. Robimy zdjęcie takie. Tu robimy sobie zdjęcie takie. Co jest? Czemu nie mogę zrobić zdjęcia? Dobra, zrobiłem, okej. Dziwne, nie mogłem przez chwilę zrobić zdjęcia. Tu jest wgląd na pszczołę jakąś. Ale dobra, no to już mamy chyba wszystko zwiedzone. Czekajcie, czy tu gdzieś na dole były jakieś skrzynki? Wygląda na to, że nie, jest z tyłu wyjście. Kurczę, ej, mega podejrzane, to jest naprawdę mega dziwne. Dobra, ale mamy to sprawdzone, no póki co tutaj nic nie ma, tak naprawdę będzie trzeba mieć na oku to miejsce, bo ewidentnie tata hejtera współpracuje z X-em. To jest, jestem tego pewien jak niczego innego, widziałem ich wspólnie, zaczynam widzieć X-a już, więc to zaczynają się dziwne rzeczy dziać. Już wczoraj, w sumie to wczoraj już go widziałem, ale nie zwróciłem w ogóle na to uwagi, nie? Co jest w ogóle dziwne, bo powinienem teraz zwrócić uwagę. Dobra, wracamy z powrotem na moją chatę. Musimy zmienić, tak jak wam powiedziałem też na poprzednim odcinku, musimy zmienić lokację tego miejsca, tylko... Wiecie co jest najgorsze, że ja nie mam kiedy tego robić, bo co chwilę są jakieś nowe rzeczy wychodzą. Dobra, odłóżmy to tu, odłóżmy tu. Potrzebujemy większego miejsca, zaczyna mi brakować ścian. No musimy tutaj na dole dać te zdjęcia w takim razie. Zdajemy to. To zdjęcie nie jest ważne akurat, dajmy...
To jest zdjęcie domu. Dobra, to dom dajmy już tutaj na dół. Tu jest zdjęcie domu. Dobra, tak, tak. To. To. A to jest zdjęcie tego laboratorium, czyli to powinno być bardziej tu, w tym miejscu. Tu, a to powinno być tu. Tu? Nie, tu, tu. Coś takiego. O nie, tu powinno... Tak, zacznijmy od tego, że jest dom. To. Dobra, coś takiego. Dobra, niech jest, no może tak być. Okej, mamy to posordowane. Czy ja coś mam tutaj ważnego w tym, obrazkach? Tu mamy jakby takie... Co to było? A, dobra, mi się tak dziwnie ładują te zdjęcia, okej, rozumiem. Dobra, tu. Dobra, nie mam nic takich, to są jakby takie kopie dowodów, więc spoko. Dobra, mamy wszystko przygotowane tak naprawdę i jest to wszystko sporo te na miejscu. Muszę znowu, tak jak mówię, muszę przygotować miejsce, w którym będziemy mogli te wszystkie rzeczy składować, gdzie będą większe ściany i będę mógł więcej tych obrazów mieć, bo póki co... No to tak naprawdę zapewniliśmy prawie 3 ściany, już mi niewiele zostało, potrzebujemy tego trochę więcej, ale naprawdę... To, co my odkrywamy ostatnio... To jest głowa mała i jestem ciekaw jeszcze, co następnego odkryjemy. No, powstał dom taty hejtera, który ewidentnie jest zbudowany przy pomocy X-a, bo on w końcu nie ma bedrocka. Nie wiem, to jest... Wiecie, co jest najstraszniejsze? Że tata hejtera posunął się do tego, żeby nawiązać współpracę z X-em, tylko i wyłącznie dlatego, że stracił game moda i po prostu poczuł, że stracił władzę. I teraz jakby nawiązuje z nim współpracę po to, żeby dostać tego bedrocka, żeby dalej móc jakby się utrzymać przy tej władzy. Trochę, nie wiem, bardzo dziwne. Szczerze, trochę mnie to przeraża.